To jest najważniejszy temat w Polsce dzisiaj. Jak jest, że PiS mówi, że był problem, opozycja mówi, że był problem, nikt z tym nie zrobił, a ci, którzy pierwsi ten problem pokazywali, są dzisiaj skazywani, są na ławie oskarżonych. Dzisiaj rozpoczyna się proces, który został zapoczątkowany tym, że Agrounia jako pierwsza nagłaśniała proceder przywożenia do Polski zboża technicznego. To tutaj 1 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie weszło 35 działaczy do wojewody Lecha Sprawki i powiedzieliśmy jasno i głośno. Jest w Polsce problem. Zboże techniczne jest zmieniane na zboże spożywcze i jest później sprzedawane w sklepach jako mąka, jest w chlebie i w ten sposób Polacy są truci. Tu trzeba jasno powiedzieć. To było zboże niewiadomego pochodzenia, które mogło się narazić na utratę życia i zdrowia wielu ludzi w Polsce. My pokazywaliśmy tą patologię, która się działa. Bez kontroli przywóz zbóż z Ukrainy, niewiadomego pochodzenia. To wchodziło na nasz rynek. My postawiliśmy jasną sprawę. Nie wyjdziemy z urzędu, jeżeli tą sprawą się ktoś na poważnie nie zajmie. I nie usłyszeliśmy w Urzędzie Wojewódzkim zapewnień, że tą sprawą Urząd Wojewódzki, minister rolnictwa, do którego wtedy zadzwoniliśmy, ja zadzwoniłem przy wojewodzie Lechu Sprawce, ktoś się zajmie. Usłyszeliśmy, że tą sprawą za tydzień się ktoś będzie zajmował. My nie mogliśmy czekać. I co na to, co po tym wszystkim? Zostaliśmy potraktowani jak przestępcy. Zostaliśmy potraktowani jak bandyci, którzy robią coś złego. A my po prostu wystąpiliśmy w obronie normalnego handlu w Polsce, zdrowia ludzi, bezpieczeństwa. 35 ludzi zostało wyprowadzonych i wyniesionych z Urzędu Wojewódzkiego, a nikt nie zajął się w tym czasie prowadzeniem sprawy. A jak my się czuliśmy wtedy? Niestety muszę powiedzieć z przykrością, że odtwarzają się obrazy z poprzedniej epoki. W momencie, kiedy tak naprawdę na ludzi pracy wtedy wyprowadzono policję i wojsko. W momencie, kiedy byliśmy w Urzędzie Wojewódzkim, jak zobaczyliśmy tych setki policjantów, to było straszne, bo tak naprawdę to był obraz poprzedniej epoki, gdzie na ludzi, którzy żywią ten naród, przysłało się policjantów. Policjantów, którzy mieli wyprowadzić, skłuć i zabrać na przesłuchania osoby, które w tym momencie są odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywnościowe w naszym państwie. Są zarówno zarzuty z kodeksu karnego, jak i zarzuty z kodeksu wykroczeń. Jeżeli chodzi o prezesa Kołodziejczaka, to ma dwa zarzuty z kodeksu karnego. Jest to naruszenie miru w Urzędzie Wojewódzkim i drugi zarzut jest to nawoływanie do przestępstwa naruszenia miru domowego. I co grozi prezesowi? Jesteśmy przekonani, że prezes będzie uniewinniony. Żadna z tych spraw się jeszcze nie zakończyła? Żadna z tych spraw jeszcze się nie zakończyła. Zarówno postępowania wykroczeniowe, jak i postępowania karne są w toku. Jeżeli chodzi o postępowania karne, są na etapie postępowania prokuratorskiego. Jeżeli chodzi o postępowania wykroczeniowe, właśnie dzisiaj mamy te postępowania w sądzie. Ten cały proces ewidentnie ma charakter polityczny. Też może Państwo nie wiedzą, ale decyzje w tej sprawie, w sprawie zatrzymań tych osób, podejmowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. No to widzimy, na jakim poziomie się obracamy. Także walczymy i mamy nadzieję, że będą uniewinnienia w tej sprawie.